Siemano. Mamy wtorek, jesteśmy świeżo po majówce, czyli tak naprawdę bardzo krótki tydzień do tego, żeby się przygotować na najbliższy weekend, a szykują się aż dwa wydarzenia. Pierwsze to jest szkolenie znowu na torze UŁęS, czyli Akademia dla Supercar Club Poland. Drugie, o, Paweł mi właśnie napisał wiadomość, pewnie o kamerce, ale nagrywam z iPhone'a, no bo nie wziąłem DJI-a, więc trzeba sobie poradzić w ten sposób. Drugie wydarzenie to prawdopodobnie będzie HTG Matsuri i udział Lexa i może jeszcze jednego auta albo dwóch, zobaczymy. Na razie za mną Nissan, jest krótka operacja na dziś, wyjęcie fotela po ostatnim DMP i zamontowanie znowu przesuwnych szyn po to, żeby kursant, który jest dużo wyższy ode mnie, mógł się zmieścić. Zobaczymy, czy auto odpali, bo stało dwa tygodnie albo trzy. Tak wygląda, nawet jest czysty. Stał tutaj pod chmurką, ale zaraz wraca do garażu. Nie było czasu, żeby się tym zająć wcześniej. Kurde, ale jest piękny. Kocham go. Trochę wieje. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze słychać. No. Ładnie pachnie aeronik. Fajnie, że po dwóch tygodniach człowiek otwiera furę i dalej jest zapach fajnych perfum. A tutaj zobaczcie, pokażę wam furę, którą próbujemy namówić świnie, żeby odgruzował i żeby zaczął korzystać z niego i jeździć, ale jakoś cholera jasna, nie daje się. Check this out! Stoi sobie tu chyba 2 lata albo 3. Świniakowóz E30H. Nie pamiętam, co tam siedzi pod machą, ale jest raczej spoko. Szyby z poli. Lekkie szyberdach, lekki. Nawet opona jest do tego, żeby ją zjarać. Zestawków w środku dodatkowych. Tutaj jeszcze drift block. Fajnie się czytało drift block kiedyś. Ciekawe, czy świniak ma otwarte. Taram, patrzcie, ile gruzu. Jakaś podstopnica, oleje, płyny. No i tutaj klasyczna BMW-kowa masakra. Wracamy do S13. Zobaczcie tutaj, specjalnie dla pasażera po ostatniej rundzie DMP został jeszcze nomek, zaraz to będę demontował, natomiast te cholerne okładziny tutaj niepalne, wymagane przez regulamin i przez FIA, nie dość, że sporo kosztują, to jeszcze bardzo mocno utrudniają ruch głową. W samochodzie jest ciasno jak fix, jak się założy Hans, no to jak zapewne niektórzy z was widzieli, ciężko było. Muszę teraz zdemontować ten fotel, założyć mu przesuwne szyby. Zobaczymy, czy fura odpali. Ciężko się tu wbić. Wygodna rzecz w 13, że można sobie opuścić kierownicę. Ja mam tradycyjnie kluczyk, wyłącznik prądu. Konsolka trochę odchodzi. Muszę to poprawić, uwaga. Działa, odpalił za pierwszym strzałem. Teraz mi będzie ciężko wyjechać, bo siedzę w takim dołku, ale zobaczymy. Uuu, co za leszcz. Jeszcze się musi podgrzać troszeczkę motor, olej. Tak się człowiek cieszy, jak wsiada do swojego driftcara. Może coś poupalam przy okazji na Łężu. Dobra, jedziemy. Jeszcze tutaj musimy naklejki sponsorskie zdjąć i odsłonić tutaj literkę A od ADBL,
żeby chłopaki się nie wściekały, że mamy zaklejone logo jednego z naszych głównych sponsorów. Także to zaraz odklejam, a to idzie do zmiany. Ale fajnie popatrzeć na niego po 2-3 tygodniach przerwy. Kurde, dalej jestem zakochany. No i stateczniki do lotki. Zastanawiam się, czy jej kąt nie jest za ostry i czy to nie miało wpływu też na bardzo dużą trakcję i taki bardzo mega solidny docisk. Przez co to cholerstwo nie chciało stać. No jesteśmy po montażu fotela w warsztacie, więc jest głośno. Też, żeby wam nie było za przyjemnie, to was oślepię tak jak siebie sam. Fotel za mną, ale zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Oczywiście auto przed eventem będzie całe wyczyszczone. Teraz nie ma na to czasu, a tutaj schowałem sobie takie oto urządzenie, które na razie w woreczku. Nazywa się Mac i służyć ono będzie do sterowania mapami silnika. Na ten moment auto ma jakieś 650 albo 700 koni, nie wiemy. Po zainstalowaniu Maca i spięciu tego SEM-u Newton wyczaruje tutaj dwie mapy i za pomocą jednego kliknięcia będziemy mieć albo 500, albo 650, albo 700 koni. W aucie pracuje zakuty 2JZ, więc ten mały tutaj bajer spowoduje, że klubowicze, którzy i kursanci, którzy się uczą na tym aucie, będą jeździli na słabszej mapie. Ja ją pewnie będę wykorzystywał na mokre, natomiast na mocnej mapie, na 18 265, auto powinno przy tej dużej mocy już stawać. Także fura zostaje, ja się zawijam do Warszawy szykować event, natomiast Paweł zabierze w piątek Nissana, spakuje go na lawetę, spakuje opony, czy tam koła, pozostałe opony do nas dojadą i kolejne wejście będzie już z hamowni i z wizyty u Newtona, także do piątku elo. Jeszcze sobie ciebie tu schowam, żebyś nie zginął. Do nara. No i siemano, siemano projekty! Dzisiaj zaczynamy kolejne przygotowania przed kolejnym eventem w tym roku. Widzicie, że tego w tym roku jest bardzo dużo. No i jadę właśnie do lakiernika, który poprawiał po innym blacharzu lakierniku mojego Nissana niebieskiego S13. Zostało nam do zamontowania nitro, żeby troszeczkę od dołu kopnąć. Tam jest duża turbina Garreta 35 i przy takim silniku jak Airbag 25 to ma za mało troszkę tych spalin, żeby to się napędzało tak jak powinno. Więc tylko mu tam od dołu troszeczkę damy, żeby nie było tyle kopania sprzęgło, co ja oczywiście ja lubię kopać sprzęgło, ale będzie to bezpieczniejsze troszkę dla całego napędu. Powinno to wtedy wstawać z gazu i powinno być jak najbardziej ok. Więc razem z Areonikiem jedziemy sobie właśnie do Rafała odebrać samochód. Zobaczymy jak wygląda. Jeśli chodzi o wasze pytania odnośnie ceny budowy auta na skrzyni DTC, to o tym będzie osobny odcinek, myślę, że go zrobię w następnym tygodniu. A jeżeli chodzi o samą skrzynię, to najlepiej sobie przedzwonić do Perfect Auto 24. Chyba mają najlepsze ceny, my z nimi teraz współpracujemy, korzystamy z ich usług i są naprawdę wysyłki, wszystko realizowane w tempie, w terminach. Zachęcamy do wejścia na ich stronę Perfect Auto 24, pamiętajcie. A, no i jeszcze jeden temat, taki króciutki i szybki przed tym, jak dojedziemy i zobaczymy to auto. Mianowicie, nie wiem jak wyszedł lakier, nie wiem jakiego koloru, jakiego odcieniu jest różnica w lakierze między drzwiami a tylnym nad kolami i całe resztę. Nie było mnie wtedy w Bielsku, nie byłem w stanie podjechać, wybrać samemu, dobrać tego lakieru. Lakiernik też nie był w stanie, to było gdzieś tam na Litwie czy na Łotwie malowane, nie żaden kod lakieru, cokolwiek takiego, dobieranie standardowo z klapki. Nie powiedziałem, Rafał, nie przejmuj się tym, to nie ma znaczenia ze względu na to, że auto będzie oklejone, więc jeżeli auto będzie oklejone, no to ta różnica w tym kolorze nie będzie aż tak bardzo istotna. A może akurat udało mu się dobrać bardzo dobrze, zaraz to zobaczymy, ale tak jak mówię, w żaden sposób nie będę w ten sposób negował jego pracy, mi bardziej chodzi o to, czy jest to zrobione schludnie, ładnie i zaraz to zobaczymy. Jak już widzę, laweta stoi, czyli Ariel Brachol dojechał i stoi E3 śmieci. Pchają, pchać, pchać tam, pchać tam! Jedziesz, Rafał! No jest, patrzcie, znowu jest piękny, no. Ale chłopie nie mają dzisiaj pary. Nie ma pary, nie ma! Trzeba wrócić na treningi! Rafał mnie zobaczył i ucieka. Nie uciekaj, to nie ten odcinek. No, czekaj, no błyszczy się, dobra.
Może być. Zaraz dogramy. Popchamy tylko go i... No i co? No i mamy to. Kwestia teraz, powiem wam tak, kolor jednak siadł. Patrzcie, nawet mam dzisiaj zegarek pod kolor moich dodatków. Żartuję. Klapa nie była robiona ze względu na brak czasu. Będziemy ją jeszcze robić, trzeba jeszcze wyciąć stary silniczek od wycieraczek. Ale to za niedługo. I na czarnym kole, w sensie na dwóch czarnych kołach, po prostu to auto jest dalej przepiękne. Jedziemy na warsztat składać. Damy sobie go jeszcze troszeczkę w dół i możemy jechać na event. Bajka. Najważniejsze, że jest znowu zrobione. Podróżnice są zrobione, cały tył jest wyspawany, zrobiony, więc na pewno nam już nic nie będzie gniło. Tak naprawdę zostało tylko i wyłącznie. No w sumie nic, wszystko jest zrobione. Czadowe auto się zrobiło i to za nie za duże pieniądze, więc bardzo się cieszę. No i wchodzimy do dzisiejszego odcinka garażowego. Jak widzicie przede mną Nissan S13, który jest dzisiaj głównym bohaterem odcinka. Ale mamy też inne samochody na garażu, takie jak na przykład pełna odbudowa PS13 mojego. Sebuś tu już się stara, działa, podróżnice wszystkie już są nowe. Byliśmy wczoraj u Jurka w Ireco Motorsport w sprawie robienia klatki naskarowej, więc będzie klatka naskarowa. Sebuś, w ogóle jak poczyniania, jak robota? Zajebiście, wszystko w porządku, lecimy do przodu cały czas, staramy się, żeby to jakoś w końcu skończyć. Podłużnice, tunele, wszystko będzie nowe, tak samo robię sobie całe, jak tutaj widzicie, nadkola z przodu, takie jak są w Proto. No, miejmy nadzieję, że, znaczy nie, miejmy nadzieję, wyjdzie z tego naprawdę gruby projekt. O, tutaj już właśnie wczoraj byliśmy doginać przednią przymiarkę klatki. Zdecydowałem się już na wszystko, na plastikowe drzwi, wszystko będzie tutaj plastikowe. Auto już całkowicie na tor, oczywiście ma papiery, jest zarejestrowane, ale nie po to jest to auto. I jest to cudo, podtlenek azotu. Akurat mamy system na mokro, czyli wtryskujemy i gaz, i paliwo jednocześnie. Zaraz idziemy to montować, coś wam tam z montażu pokażemy. Oczywiście taka jedna butla no nie wystarczy na, może znaczy na akurat na to auto wystarczy, ale na większość samochodów, takich jak właśnie Lexus czy coś, musiałem mieć tych butli więcej, ponieważ jedna butla z takiego nitra często nie wystarcza na jedne zawody czy na taki dłuższy trening. Więc tu na półeczce leżą kolejne, kwestia nabicia, wsadzenia do auta i go. I wszędzie na tych magazynach leżą różne rzeczy. No i tu mamy dwa fotele. Jesteśmy na jakiejś tam wysokości. Tak jak widzicie, tam gdzieś dopiero jest auto Sławka. No ale trzeba się przymierzyć, więc wchodzę na regał i będziemy patrzeć, który bardziej mi pasuje. Miejmy nadzieję, że któryś będzie ok. Pyk. Pyk, pyk, pyk. O, ustawimy sobie tutaj. Jak to w takich warsztatach samochodowych jest, wszędzie wszystko leży. Akurat jesteśmy na wysokości jakiejś tam małej. Mam dwa fotele do przymiarki, bo nie wiem, w który lepiej mi się wejdzie. O, ten jest dosyć sztywny, jest dosyć niski. Krępuje mi tutaj ruchy, więc ten jest pewnie jakaś MK albo coś takiego. A ten, o, dwa akurat są od Mirko. Fajne są te fotele, ten jest chyba w WRC, a ten nawet nie wiem, jak się nazywa. Ale zdecydowanie wybieram tego, zobaczę, czy wejdzie do auta. Bo jeszcze to różnie bywa w tych Nissanach, że jeden się chce zmieścić, drugi się nie chce zmieścić. Wcześniej miałem i tak muszę kupić fotele homologowane. Jeżeli chcę startować, ten jest bez homologacji, ale na ten event, który mamy w tym tygodniu, starczy. A w domu mam jeszcze fotele z homologacją, które są wkręcone do mojego symulatora na Fanateku. Więc go sobie wykręcę, a później tego przekręcę z powrotem. No i przy dzisiejszej pełnej mobilizacji już światła na miejscu i montaż nitra. Jadę szybko do hydro dorobić przewody, do paliwa, składamy dalej. Jak to w takich pracach bywa, przewody do dorobienia, potrzebujemy zrobić trójnik. Jedno idzie do nitro, drugie idzie paliwo, jedziemy do hydro. I teraz tak, otwierasz to na maksa, bierzesz tu napiętkę, zakręcasz ją do końca. Nawet tak na ciasno. Wprowadzasz w otwór.
zaciskasz, jeszcze można podkręcić trochę. Tylko trzeba uważać, żeby nie przeciągnąć gwintu. No przy stalowych nie ma problemu. A, masz stalówkę. Tak, przy aluminiowych jest trzeba zawsze. No i bardzo dobrze. Odkręcamy. Ja spróbujesz sam. I zaraz będziemy przykręcać mocowanie nitra. I sama butla. Jeszcze pusta, bo Ariel wszystko wciągnął. Ale to dlatego, że był zęby robić, no. Czekajcie, bo chciał coś jeszcze dodać Ariel. I pozdro tutaj dla Eugene'ów, nitrarzy. Oni to w knajpie na środku stołu niech stoi, a nie w aucie. No i wiecie co? Jest jeszcze jedna smutna wiadomość, mianowicie nadkola, które są zrobione i są już wymalowane, nie mieszczą się opony 265, a po to to auto pojechało, tak jak widzieliście, do tamtego pierwszego lakiernika. Już drugiemu lakiernikowi nie kazałem tego sprawdzać, żeby go obniżył i żeby ten zobaczył. No i dzisiaj zakładam, patrzę, no niestety trze. Na szczęście ten event, na którym teraz będziemy, czyli na HTG w sobotę i w niedzielę, nie wymaga od nas tak dużo trakcji, więc zrobiłem delikatny negatyw na kole. To jest naprawdę minimalny negatyw i jakoś to upchałem w środku, no ale przykre sytuacje z takimi lacharzami niestety. I zadzwoniłem się do tego chłopaka, mówię, wiesz co, no trochę twoja praca nie wyszła tak jak powinna wyjść, bo dalej mi się to nie mieści. No i odpowiedź, no cóż, no więc nie polecam. Dzisiaj wszędzie się coś dzieje, ale na szczęście z Nissanem już dużo nie zostało, tylko właśnie zamontować to nitro, zresztą mam tego ogarnięte. Tutaj PSK się cały czas robi, tworzy. No a teraz tutaj jest nasz inżynier spawalnictwa Sebastian, znacie go już z niejednego filmiku naszego. Dotoczona, czekaj, tylko załapię ostrość na to. Tu jest pyk, o, dotoczona jest tulejka. Spawujemy tulejkę do lotu. Ustawimy sobie idealnie tak jak ma być, czyli na otwierającą się przepustnicę. No i my idziemy do auta robić elektrykę. O, bajka, nie wiem czy będzie widać, ale pewnie będzie widać. Profi Kuba... Kuba. Sebuś, profi robota, co? Spoko. Bardzo mi się podoba. Czad. Dobra. Strasznie cię, Seba, przepraszam za tego Kubę. Czekaj. Żeby tak kurwa ubliżył teraz mnie. No i jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj bym chciał zrobić. Mianowicie tylna lota. Bardzo ciężki dzień dzisiaj, walczymy dalej, jest ciężko, naprawdę jest ciężko, tyle rzeczy powychodziło dookoła, jeszcze kurde moje łapy niestety dotknęły się aluminiowego złącza do nitra, no i przeciągnąłem gwint, więc jutro będziemy się ratować, mam nadzieję jakkolwiek w Warszawie. Jak widzicie tu obok mnie Sławka auto już na lawecie gania, ta kamerka dzisiaj, nawet kamerka się mnie dzisiaj nie słucha, coś za dużo kurde chyba dzisiaj nerwów jakiś takich, ale no, walczymy dalej, no co mamy wam powiedzieć, no miejmy nadzieję, że się uda na ten event dojechać, na który planujemy. Ja mam szybę przygotowaną, ale jest dalej pusta. Co no, 3 nitra to nie jedno, nie? Artlist IO. Big time, number 9. Diamonds in my teeth, I got a lot of shine. Running up the number, that's a lot of crime. Try to take it from me, must be out your mind. Big time, lot of shine. Smokey in the air, that's music a lot licensing of crime. Reimagined. Just running over with the dollar sign. Try to take it from me.